pytanie, jak ty spędzasz tę kwarantannę w domu? To jest śmieszne, bo właśnie ostatnio moja przyjaciółka do mnie zadzwoniła i mówi: Boże, ty nie odbierasz moich telefonów, ani nawet do mnie nie odzwaniasz. Ja mówię: stara, jestem po prostu tak zawalona robotą, że nie mam tego. Ona przecież jest kwarantanna. Ja mówię: dobrze, ale dla mnie kwarantanna nie oznacza, że nie pracuję. Więc u mnie ten czas jest bardzo intensywny, bo po pierwsze te wszystkie problemy spowodowane przez wirusa bardzo mocno przeżywają pary, które przygotowywały się teraz w najbliższym czasie Tak. ślubu, więc ja jakby mam taki moment, kiedy muszę być im bardzo pomocna, więc u siebie w aplikacji uruchomiłam coś takiego jak Ślubne Pogotowie Izabeli Janachowskiej i tam pomagam im w tym, do czego ich namawiam, czyli w przekładaniu swoich ślubów. No ale oprócz tego, ponieważ jestem w domu, to po prostu okazuje się, że w domu ciągle jest coś do roboty. I, no i oprócz tego, że jakby pracuję praktycznie tak jak zwykle, bo jedyne aktywności, które mi odpadły, no to są moje aktywności na planie telewizyjnym, więc mamy teraz zdjęcia wstrzymane. I tak naprawdę to jest jedyna aktywność, której nie mam. Okej, nie jeżdżę też do swojego showroomu z sukniami ślubnymi, nie spotykam się z dziewczynami na Złotej, ale to była taka rzecz, którą robiłam po prostu też dla własnej przyjemności w momencie, kiedy miałam na to czas. No ale za to okazuje się, że w domu naprawdę schodzi dużo czasu na takie obowiązki, których na co dzień do tej pory nie robiłam, a teraz je robię i co więcej sprawiają mi sporo przyjemności, może dlatego, że nie muszę ich robić na co dzień. A co masz tutaj na myśli konkretnego? Jezu, ja gotuję! O, to podziwiam, bo u mnie z tym nadal na bakier, naprawdę. Naprawdę, nie, w ogóle czuję, że jest to bardzo wkręcające, ale szczerze powiem, że bardziej od gotowania lubię piec, bo sama kocham słodycze, więc w ogóle teraz jestem w jakimś totalnym szale i codziennie, praktycznie, no dobra, co drugi dzień, pojawia się u mnie jakieś nowe ciasto, więc to jest po prostu obłęd, ale jestem, wiesz, taka nakręcona tym, bo jak coś robisz i ci wychodzi, to myślisz sobie: wow, jestem w tym dobra, jak jesteś w czymś dobra, to lubisz. Ale czyli nie masz takiego poczucia, że trudniej jest ci się zmobilizować, bo ja chyba jednak odczuwam i to, co powiedziałaś, że ty jesteś zarobiona, ja mam wrażenie, że mam więcej pracy niż zwykle, ale zastanawiam się, czy to nie wynika po prostu z takiej gorszej mobilizacji właśnie u mnie. A jak jest u ciebie? No nie, ja jakby jestem na wysokich obrotach cały Cały czas. czas. I w sumie właśnie nawet dzisiaj mojemu mężowi powiedziałam, że jak już ta cała kwarantanna się skończy, to zrobię wszystko, żeby moje życie się na tyle zmieniło, żebym więcej czasu spędzała w domu, bo jest mi z tym bardzo dobrze.